Ależ mi tego brakowało. Mikrofon mi spada. To nic. Brakowało mi tego, żebyśmy usiedli w jednym pokoju razem i porozmawiali o nieruchomościach. To jest podcast Korpolandor, czyli o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Dariusz Matczak. Darek Matczak i dzisiaj mamy gościa z firmy Simple Rent, Piotra Pajdę. Witamy Cię, Piotrze. Dzięki wielkie za zaproszenie i bardzo się cieszę, że Darek zaprosił mnie do tego podcastu. My też się cieszymy, że przyjechałeś do nas z dalekich krain. Z Londynu. A dzisiaj z Będzina pod Katowicami. O. O. Też daleka kraina, ale to może inna dyskusja. No to zostawimy na inną dyskusję, a powiedz nam, Piotrze, czym ty się zajmujesz? Wiesz co, stworzyliśmy, jak dobrze wiecie, coś, co nazywamy Simple Rent, Simple bez E, bo to takie proste i jak się mówi Simple, to się tego E nie wymawia, więc zrobiliśmy Simple bez E. Tak, czy domena czy się... była dostępna po prostu? Tak, taka. Tak, tak. No nie było domeny simple.rent, więc zostawiliśmy simple.rent bez E, a jednocześnie zawsze mieliśmy jakieś tam ambicje międzynarodowe. Tak naprawdę nie mieliśmy zaczynać w Polsce, mieliśmy zaczynać w Wielkiej Brytanii. Jak sami wiecie, zaczęliśmy w Polsce, dlatego też mamy parę innych domen, które korzystamy teraz przy marketingu czy przy sprzedaży, jak sprawdźnajemce.pl, weryfikacjanajemcy.pl. Ciągle nie wiemy, która będzie idealna, ale używamy, korzystamy z tego. Dosyć ostatnio zaczęliśmy mocno używać tego sprawdźnajemce.pl, bo jednak ludzie łatwiej zapamiętują niż simple.rent. Chcieliśmy zacząć, wiesz, tak jak mówiłem, gdzieś indziej, dlatego taka nazwa. Ale zanim przejdziemy do samej jakby aplikacji, to skąd pomysł? No bo ty nie masz chyba nic wspólnego z nieruchomościami. Mam na tyle, że wynajmowałem mieszkania wcześniej jako student, potem jako, w sensie byłem najemcą, żeby to było jasne, później jako już osoba pracująca, czy to w Polsce, czy w Londynie, dlatego fajnie było zobaczyć, jak te rynki ze strony najemcy funkcjonują, ale tak, nie jestem, jestem osobą poza branży, nie jestem typowym inwestorem w nieruchomościach, których wielu teraz spotykam podczas ostatnich pitchy sprzedażowych naszego produktu. Wydaje mi się, że to trochę pomaga, bo dzięki temu jakieś tam świeże spojrzenie na te problemy przynieśliśmy, bo tak naprawdę z trzech co-founderów tylko jeden ma doświadczenie w nieruchomościach. Okej. Okay. Czyli was jest trzech. Tak, nas jest trzech. Jakby ja trochę ostatnio to firmuję swoją twarzą i nazwiskiem w różnych mediach, ale jest nas trzech. Jest Brytyjczyk Tom, z którym w ogóle rozpocząłem budowę tego pomysłu. Potem dołączył nas Filip, który ma bardzo fajne doświadczenie z nieruchomości komercyjnych i jest w Polsce na co dzień. Zacząłem z Tomem. To miał być produkt na rynek brytyjski, to miał być produkt rozwiązujący trochę inne problemy tak naprawdę niż weryfikacje najemcy. Jest nas trzech, plus software developers, plus różni doradcy, więc ten team się mocno rozrósł w ostatnich miesiącach. No dobra, mówisz o tym pitchu, że robisz teraz pitch dla różnych dziwnych osób z rynku nieruchomości. To zapiczuj nam, co to w ogóle robi, ten simple bez e rent. Prawda jest taka, że najbardziej to pitchuje mój co-founder Filip. Jest zdecydowanie lepszy. Ale to robimy trzy rzeczy. Spróbuj go naśladować. Spróbuję. Nigdy mu nie dorównam, ale robimy trzy rzeczy. Weryfikujemy tożsamość najemcy, weryfikujemy jego zdolność czynszową, można powiedzieć, zarobki. To różnie określamy. I trzecia rzecz, sprawdzamy jego historię płatniczą i kredytową. Dzięki tym sprawdzeniu tym trzech rzeczom, co jest trochę takim standardem na rynkach zachodnich, jak w Wielkiej Brytanii, mamy, nie chcę mówić mamy pewność, ale ograniczamy ryzyko, że ta osoba będzie osobą, która no, nie będzie spłacać nam czynszu w przyszłości, czy będą jakiekolwiek inne z nią problemy. Ograniczymy ryzyko. Najkrócej. Okay. Dobra, ale jak w ogóle, jak, po co sprawdzać w ogóle ten czynsz, to wszystko? Przecież po prostu najmujesz, masz mieszkanie, najmujesz mieszkanie komuś i tyle. I szczerze mówiąc, bardzo dużo podczas tych pitch
mistrzów. Właśnie tak słyszałem, ale pani, po co to komu? I fair, i jakby dla większości osób... Jeszcze mam na to płacić. Tylko tak. Poczekaj, powiem wam historię. Kiedyś byłem na kolacji z taką parą prawników, moich znajomych, zaczęliśmy rozmawiać i właśnie mówię, no, tą szkołę najmu otworzyliśmy, całkiem fajnie to idzie, uczymy ludzi, a oni, ale jak to, przecież ty nie jesteś prawnikiem, to co ty wiesz o najmie? Nic. Ale to ty, ale jakby... jak to jest powiązane? No bo oni wzięli w świadomości, że... Ale oni ciebie nie znali, bo że, no... ty na bardzo wielu, mało rzeczach się znasz, ale z wielu robię kasę, no. Jakby nie muszę się na czymś znać, żeby na tym zarabiać. To jest zupełnie dwie rzeczy niepowiązane, ale dla nich na przykład było jakby cały najem skupiał się tylko na umowie. Jakby oni uważali, że tylko prawnik jest w stanie dobrze nająć mieszkanie, no bo on się zna na umowie. Natomiast jak zacząłeś pytać, no dobrze, ale bo nie mieli jedno mieszkanie na wynajem, ale jak weryfikujecie? No nie weryfikujemy, mamy dobrą umowę. Mhm. No i tam jakby cała historia wokół tego. Ale przepraszam, bo ci się wcięłem. No opowiadaj. Nie, jakby dużo też słyszymy tego. Mamy dobre umowy, robimy umowę najmu okazjonalnego. Jakby jest parę rozwiązań, z którymi sobie teraz już radzą ludzie i fair. Jakby jeśli coś, w twój własny proces weryfikacji, szukanie po Facebookach, LinkedInach, przeczesywanie internetu, robienie jakichś formularzy osobowych, jeśli to dla ciebie działa i nie odstrasza najemców, super, jakby pewnie nie zastąpimy tego. A to nie jest trochę tak, że to tak jak dyskusja z człowiekiem, jem chipsy wieczorem, piję piwo, bo mam dobrego lekarza? No, trochę, pewnie tak, wiesz, to zazwyczaj ludzie nigdy nie zachorowali, prawda? Nigdy nie mieli tego najemcy, który faktycznie już był zgłoszony w jakichś bigach, nie zarabiał i faktycznie przestał płacić, więc to pewnie ci ludzie zazwyczaj mieli szczęście. Zależy, z kim się rozmawia, bo jeśli to są większy zarządcy nieruchomości lub agencje, to też w zależności od modelu, bo agencje to często, wiesz, chcą po prostu wynająć i następny, wynająć następny, ale jeśli są to instytucje, którym zależy na tym, żeby ten najemca był dobrym najemcą, rzetelnym najemcą, wiarygodnym najemcą, jakkolwiek o to określimy, jakieś tam domeny mam porezerwowane właśnie w ten sposób, także zapominam, którą... Sprawdź go, PL. Tak. Sprawdź go. Muszę sprawdzić, czy jest wolna. Nie, muszę, nie wiem, jakieś sformułowanie powinienem używać teraz, ale oni mają świadomość, ci zarządcy i agencje mają zazwyczaj świadomość, wypada sprawdzać, robimy to manualnie, jakimś tam formularzem, wiesz, ludzie mają różne sposoby, ale tak czy siak zazwyczaj wszyscy, to jest taki punkt wspólny, sprawdzają zarobki. Czyli mają w głowie przynajmniej taki wskaźnik, że ta osoba powinna zarabiać minimum dwukrotność opłat czynszowych. To zazwyczaj jest czynsz plus z mediami. Wiem, że w Polsce też często jest tak, że w niektórych miastach podaje się osobno czynsz, osobno opłatę za wynajem, osobno media. Ogólnie chodzi o to, że to powinno być wszystko zebrane w całość. My chyba teraz określamy to jako po prostu czynsz z opłatami. I to ma ta osoba, żeby była takim bezpiecznym najemcą, uznaje się, że to jest dwukrotność czynszu i wtedy ją stać na wynajem. Ale to jest tylko sprawa, jakby totalnie przyznajemy, to jest tylko sprawa uznaniowa. Jakby w Anglii jest to 2,5-krotność, w Polsce przyjęło się przez największych zarządców i osoby doświadczone na tym rynku dwukrotność. Czyli jeżeli wynajmuje w Łodzi mieszkanie za 1,5 tysiąca, to osoba powinna mieć przychodu co najmniej 3. Tak, do takich zarobków na rękę. Dobra, a teraz poczekaj, zanim przejdziemy dalej. Pawle, a czy ty sprawdzasz najemców? Sprawdzam. A jak to robisz? Przede wszystkim pytam się ich o różne rzeczy, a potem proszę, żeby to, co odpowiedzą, potwierdzili za pomocą wszelkiego rodzaju dokumentów, jakimi chociażby są umowy o pracę, wyciągi z banków i takie inne rzeczy. Czyli sprawdzasz zarobki zazwyczaj? Zazwyczaj sprawdzam zarobki. Czy coś jeszcze sprawdzam? Tak się zastanawiam. Oprócz tego, że sprawdzam przy rozmowie, czy gościa lubię, czy gościówkę lubię i czy mi... Akurat gościówki to lubisz, więc... czy mi będą odpowiednimi najemcami dla mnie,
Zastanawiam się, co jeszcze sprawdzą. A przeczesujesz jakieś tam social media i tak dalej? Ja to robię. Ty to robisz, okay. Ja proszę zwykle o imię, nazwisko. To jest taki freak stalker, że on tam wszystkich przeczesuje. Ja się nie dziwię, jakby zobaczył twoje zdjęcia z dzieciństwa. Wszystko widziałem. Ja to wszystko widziałem. Ale nie, wiecie co, jak to już mówiłem kiedyś, jak kończę rozmowę, to proszę zawsze imię, nazwisko, żeby wpisać sobie w telefon, tak naprawdę, no, żeby też sprawdzić tam... Imię, nazwisko i nick na OnlyFans. Tak, i... OnlyFans? Co to? Nie znam. Jaki zaskoczony. No, no. Wiesz, ciężko znaleźć coś... Dobrze cię wyszło, ty długo trojowałeś? No dobra, nie jesteś prawdziwym celebrytą, bo prawdziwi celebryci są na OnlyFans, z tego co słyszałem. On też jest, tylko się ukrywa tam, wiesz, no. Sprawdźcie nikt. Jestem administratorem tam. Dobra, w każdym razie... Nick Daniel. W każdym razie... Zbiornik.pl, no. To kojarzę akurat. No, w każdym razie, wracając do dyskusji, warto zawsze wpisać, mi się bardzo rzadko zdarza, że kogoś nie ma w ogóle w socialach. Czy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek. Naprawdę, to już wtedy też jest podejrzane. Kogoś nie ma w socialach. To znaczy, że skasował niedawno konto. No. Nie bierzemy takich. No dobra. Pawle, poczekaj, bo trochę odjechaliśmy od tematu, a mi bardzo zależy... Piotrze. Przepraszam, Piotrze. Jestem przyzwyczajony, bo mój, jakby mam brata Pawła, więc tata też się często myli, więc reaguje na oba. To się wytnie. Piotrze, powiedz nam tak pokrótce, jak wygląda proces u was. Czyli przychodzę do was, jestem landlordem, właścicielem mieszkania, chciałbym sprawdzić najemcę. I co mogę zrobić z wami i jak to wygląda? Jako ten landlord, właściciel, agencja, zarządca, tworzysz sobie konto w naszym portalu. Wiem, bo mam. Które Darek już ma, możesz wygenerować wtedy coś, co nazywamy linkiem weryfikacyjnym po podaniu adresu twojej nieruchomości i czynszu z opłatami. I następnie ten link, który wygenerowałeś, wysyłasz do najemcy lub potencjalnego najemcy. Koniec. W sensie ze strony właściciela, landlorda to tyle. Musisz po prostu ten link jakąś metodą przekazać temu najemcy. To zazwyczaj po prostu ludzie kopiują, wysyłają SMS-em, Messengerem, ale można też wysłać bezpośrednio po podaniu adresu e-mail najemcy, my wysyłamy systemowo. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Ja byłem na tyle sprytny, że postanowiłem sprawdzić ten portal, bo natknąłem się przypadkiem na nas w ogóle, sondując internet. Szukając innego najemcę. Nie, szukając co jest nowego na tym rynku. I mówię, co niedzielę przed Luna tak, cały internet, po prostu sprawdzę, co jest nowego. Oprócz chińskiego. Więc zacząłem szukać i znalazłem was i mówię, wyślę sam do siebie, oszukam system, sam sobie wynajmę mieszkanie. I zobaczymy, czy mam zdolność kredytową, żeby sam sobie wynająć mieszkanie. Okazało się, że nie. Tak, negatywna weryfikacja. Półtora tysiąca za ten, za pokój. Nie, za pokój, nie da rady. Nie, i niestety tak się w ogóle poznaliśmy, bo oczywiście wysłałem, jako sprytny człowiek z IT, to zalogowałem się na jednym kompie na przeglądarce incognito, na drugim kompie wysłałem sam do siebie oczywiście. No bo system tak się gdzieś zaciął, musiałem się z wami skontaktować. Tak, zhakował system Darek, bo już to uniemożliwiliśmy, żeby być i właścicielem, i najemcą jednocześnie, bo to właśnie jakby nie chcemy za bardzo konfudować ludzi, jeśli chodzi o różne widoki. Bardzo rzadko są te edge case'y, że ktoś jest i właścicielem, i najemcą, więc teraz obecnie masz profil właściciela, profil najemcy, więc teraz to jest to, co miał Darek, to już jest wyjaśnione. Ale wracając jakby do samego procesu, właściciel wysyła ten link do tego najemcy. Teraz, jeśli byś wysłał do samego siebie, wyskoczy ci wiadomość, przykro nam, ale stwórz konto najemcy. Po stworzeniu takiego konta najemcy przez najemcę, ma trzy etapy do przejścia. Weryfikuje tożsamość, gdzie może wybrać trzy sposoby weryfikacji tożsamości, albo logowaniem do banku, używając tak zwanej otwartej bankowości. Czyli tak naprawdę praktycznie to wygląda tak, że się daje, loguje się po prostu do twojego banku online, a do bankowości online. My dzięki temu potwierdzamy z bankiem twoje imię i nazwisko oraz zarobki.
to jest taka najszybsza metoda weryfikacji, tak nazywamy weryfikacją ekspresową. Trochę jak potwierdzenie do ePUAP-u w Polsce. Tak, 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 to jest najlepsze porównanie. Tak, 100% się zgadzam. To wygląda dokładnie tak, jak potwierdzenie ePUAP-u. A bank jak mówi o zarobkach w taki sposób? Wiesz co, z historii transakcji można wybrać te, które są wpływami o odpowiedniej regularności, o odpowiednie oznaczenia, o odpowiednich tagach. Jest robią automatycznie? Algorytm. Zazwyczaj firmy regulowane przez KNF, z którymi współpracują takie fintechy jak my, oferują częściowo takie usługi lub się robi to wewnętrznie, jak my jako my. W sensie, to można zrobić na kilka sposobów, jak ten algorytm działa. My wybraliśmy jeden, który działa bardzo, bardzo sprawnie i faktycznie wykrywamy te zarobki bardzo dobrze, analizujemy, czy były regularne wpływy przez ostatnie 3 miesiące, uśredniamy je, wyświetlamy tą wiadomość dla najemcy, najemca potwierdza, tak się zgadza, lub nie, wolę potwierdzić dokumentami z jakichś tam powodów, bo na przykład nie znaleźliśmy tych wpływów. I to jest ta weryfikacja najszybsza, to jest ta weryfikacja ekspresowa. I oczywiście tutaj można robić kolejne mądre rzeczy, które jesteśmy w stanie robić, dodawać scoringi na podstawie, być super mądrym, wiesz, masz taką historię transakcji, coś tam, scoringi, jesteś takim płatnikiem i tak dalej. Widzieliśmy na rynku Wielkiej Brytanii, jest parę firm, które próbuje robić takie rzeczy. Jest ciężko, bo ludzie, wiesz, bo jest bardzo ciężka sprawa z interpretacją scoringu na przykład. Jakby ludzie zazwyczaj lubią odpowiedź binarną i tak to działa w Wielkiej Brytanii. W sensie są kryteria, które musisz spełnić przed wynajęciem mieszkania. Koniec. To nie chodzi o takie jakby układanie ludzi w tabelce, ty będziesz lepszym najemcą, ty jesteś gorszym. Nie, po prostu są jakieś takie minimalne kryteria, które musisz spełnić i tyle. Trochę tak jak w banku, masz, dostajesz informację albo możesz otrzymać kredyt, albo nie. No tak. I nie tak. ma tam informacji, że jakby pan troszeczkę podciągnął spłatę tej karty kredytowej, to może byśmy panu udzielili, nie? Tylko bardziej jest taka, no tutaj analityk stwierdził, że nie i... No i troszeczkę na takiej samej zasadzie działamy, jednocześnie chcemy być jak najbardziej transparentni dla obu stron, także mówimy dokładnie, co sprawdzamy. Słuchajcie, najemco, słuchajcie, wynajmujący, mówimy tu o dwukrotności zarobków. Zmień to zdjęcie profilowe. Zdjęcie profilowe, dokładnie. Jeśli zaloguje się przez Gmaila, to wyświetli się zdjęcie profilowe u nas. Także to też czasami skomentujemy. Nie, oczywiście to nieprawda. Także mamy bardzo takie jasne, jawne zasady. Dobra, czyli pierwszy krok to jest... Weryfikacja tożsamości. Tożsamości w workplace. Tak, tylko od razu opowiedziałem o tych zarobkach, bo po prostu to jest taka... dzięki wybraniu weryfikacji przez bank możesz od razu zrobić dwie rzeczy. Czyli zweryfikować tożsamość, zweryfikować zarobki. Ale jeśli czujesz się niekomfortowo, bo nie chcesz się logować przez bank. I ja to w pełni rozumiem, bo nie ufasz tej stronie, bo nie ufasz temu dostawcy bankowości elektronicznej tu regulowanym przez KNF. Jakby jest milion powodów, dlaczego ludzie mogą się czuć niekomfortowo. A rozumiem, że wy wszelkie jakie wytyczne KNF-u spełniacie, tak? Tak, wiesz co, wszystkie wytyczne KNF-owe musi spełniać ta firma, która podłączona jest do banków przez te bezpieczne połączenia i ona dostarcza informacje, które są potrzebne do wyników. A wy współpracujecie z firmą, tak, która to jest regulowana przez KNF. Tak to działa i inaczej byśmy nie mogli uzyskać informacji o tych danych personalnych. Druga metoda weryfikacji tożsamości to weryfikacja przez ID. I to jest coś, z czym w Polsce też często ludzie się bardzo czują niekomfortowo. Zdjęcia dowodu, selfie, wideo, to jest to, co Darek robił. Daj spokój. Nie chodzi o to, że miałem problem z tym, żeby zrobić to selfie, tylko problem jest taki, że używam komputera, z którego jestem bardzo zadowolony, Surface'a, ale mu szalała kamera i on chciał, żebym weryfikował tą przednią kamerą w Surface'ie. I moja żona trzymała tam tą kamerę, a ja tam się nachylałem, żeby wiesz, pokazać moją piękną facjatę. A po prostu pierwszy raz zobaczył, że ma dwie kamery. Tak. To nasz system odkrył dwie kamery. Wiesz co, najlepiej, tak totalnie szczerze, najlepiej działa ta weryfikacja. One w ogóle były robione bardziej dla mobilów, więc najlepiej działają oczywiście takie selfie-aki, selfie-video i tak dalej na mobile. No to jest taki typowy proces, do którego nas teraz banki przyzwyczajają. Revoluty, tak. Jak wspominałeś. Czyli weryfikujecie tożsamość na podstawie dowodu. I tak. To jest ciekawe, wiesz, bo według mnie bardzo mało osób w ogóle sprawdza dowody swoim najemcom. Tylko przychodzi ktoś, podpisuje umowę i tyle. Tak. Naprawdę? I działa to w dwie strony. Przecież jest bardzo dużo, przynajmniej było kiedyś oszustw takich, że ktoś podnajmował mieszkanie na kilka dni, podpisywał kilka umów z ludźmi na najem, brał zaliczki i kaucje
i zmywał się. Bo ludzie też nie sprawdzają, czy ty masz prawo w ogóle wynająć to mieszkanie, czy, czy masz jakiś akt notarialny. Tak sobie pomyślałem, że to jest idealna usługa dla was, dla drugiej strony, wiesz, jakbyście najemcom proponowali weryfikację wynajmującego, czyli tego, który posiada to mieszkanie. I faktycznie dostaliśmy trochę takiego feedbacku, szczególnie teraz w czasach COVID-u, jak mam, przynajmniej się wydaje rynkowi, że najemca teraz jest nasz pan i najemca może przebierać. Co osoba to słyszę różną opinię, ale to też inna dyskusja. I bardzo dużo dostajemy informacji. Słuchajcie, chcemy informacji, że jakieś tam podstawowe informacje zweryfikowanego wynajmującego i tak naprawdę zaczęliśmy wstępnie nad tym pracować, myśleć, co możemy zweryfikować, żeby ta druga strona też czuła się. Tylko nie wiem, czy to nie wynika z tego, jak ja się zweryfikuję, to niech on też coś zrobi. Czy to, wiecie, nie wiem... Jak zapłaci za to, to wiesz, to why not? Why not? Zobaczymy, jakby powoli myślimy, co można by zweryfikować. Wiadomo, mamy jakąś tam roadmapę produktową jeszcze sfokusowaną na tego najemcę. Czyli moje dni najemu się kończą. Tak, to już w momencie, kiedy ktoś cię prześwietli, to jest masakra już. Jeszcze jak będą opinie poprzednich najemców, to już w ogóle. No tak, to lipa będzie. No ale cóż, nie zawsze... Nie będę sam, Pawle, przynajmniej. No. Ale zawsze ja odkupię od ciebie ten mieszkanie, jakby coś. Dobra, czyli weryfikujecie dowód, tak? Znaczy tożsamość. Tak. Tożsamość dowodem, tożsamość logowaniem się do banku przez bankowość elektroniczną. No i trzecia rzecz, którą też dodaliśmy, logowanie przelewem. Przepraszam, potwierdzenie tożsamości przelewem weryfikacyjnym. To znaczy, po prostu jak ktoś bardzo nie chce tym dowodem, jak ktoś nie chce bankowością elektroniczną, to może wysłać przelew złotówkowy, który zostanie mu zwrócony. My mamy te same informacje o imieniu i nazwisku. Mamy potwierdzenie, że to jest ta osoba. Dlaczego my potrzebujemy tych danych? No bo zaraz będę opowiadał o drugim etapie. Jak sprawdzenie zarobków, czy weryfikacja historii płatniczej i kredytowej. I my nie możemy tych rzeczy zrobić, jeśli nie mamy jasnego potwierdzenia, że ta osoba jest tą, za którą się podaje. Czyli za 100 tysięcy złotych możecie potwierdzić, że ktoś jest kimś innym niż jest. Za 200 bardziej, ale... 200 na konto. I nie złotych, Darek tylko funtów. Darek się staje Danielem. Tak. Nie, ale tak zupełnie serio, jakby ustawy o BIK-u czy o BIG-ach nakładają bardzo duże kary finansowe na to, jeśli byśmy odpytali w tych bazach o osoby, które miały być nieodpytane. Mhm. Rozumiem. Dobra, czyli mamy pierwszy etap, czyli... Tożsamość potwierdzona. Potwierdzona jest zresztą Dariusz Matczak, dalej. Tak. No i teraz sprawdzamy, czy Dariusz Matczak... To może ja powiem, ja zrobiłem to poprzez dowód osobisty, czyli wysłałem wam skany dowodu, plus zrobiłem selfie'aka sobie. Tak. Z trudem, ale zrobiłem w końcu. Tak. To z automatu w miarę chyba szybko, jak już zadziałało, to zadziałało chyba w miarę sprawnie. I odhaczyły ci się potem dwie różne możliwości, to znaczy albo historia płatnicza i kredytowa, albo zarobki, albo odhaczyła ci się jedna. Przepraszam, nie pamiętam jak teraz jest, bo bawiliśmy się z flow. Mi się odhaczyło wtedy... Chyba wysyłałem zarobki z konta. To zarobki, dobra. No to zaznaczasz drugi etap, zarobki, czyli sprawdzamy tą dwukrotność. Najemca musi... Jeszcze musiałem wpisać, ile mniej więcej zarabiam. Tak. Najpierw i dopiero do banku. Bo tam są dokładnie taki screen. Po pierwsze mówisz, czy student, czy nie student. Po drugie mówisz, jaka jest forma zatrudnienia. Po trzecie mówisz, ile zarabiasz. I po czwarte, w zależności od tych poprzednich wyborów, wyświetlają ci się inne dokumenty, którymi możesz potwierdzić swoje zarobki. Wrzucasz je, submitujesz, czekasz, właściciel, te rzeczy muszą zostać przeanalizowane po naszej stronie. Ważna jest informacja taka, że jako właściciel, no tutaj sam sobie wynajmowałeś, więc byłeś świadom swoich zarobków, ale właściciel nie zobaczy, czy się zarabia 10, 20, 50 tysięcy, czy 5 tysięcy, ale widzi tylko, czy jest więcej niż dwukrotność. Więc i to jest bardzo fajne, bo teraz wiem, że w Polsce jednak sprawa zarobków jest sprawą taką, raczej się o tym nie mówi. Wydaje mi się, że w zachodniej Europie ta kultura jest dużo bardziej otwarta, jeśli chodzi o mówienie o takich rzeczach. I ja nie mam problemu z pokazaniem swoich zarobków nikomu. Jakby ktoś mnie pyta, chce wynająć mieszkanie, które jest warte, wiesz, miliony, czasami tysiące, miliony przesadziłem, bo to brzmi jakby niesamowite mieszkanie. No, jak przeliczysz na złotówki, to są miliony. Tak, ale na złotówkach miliony w Londynie, pokażę co. Wiesz, czego to wynika?
Bo tu są sami dżentelmeni, a dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, oni je mają. Okej. O pieniądzach. O pieniądzach. Pieniądze. Pieniądzach, no. Nie, ale to też się zmienia. Znaczy już nawet widziałem ogłoszenia o pracy, gdzie są widełki zarobków, co kiedyś było nie do pomyślenia. Więc tak, ale dalej jest to temat taki trochę tabu. To znaczy... Gdzie? Na roznoszeniu ulotek zawsze było napisane, że nie za ulotki. Dobra. No. Jest to temat tabu, dlatego chcemy to anonimizować jak najbardziej się da. Więc okay. Wydaje mi się, że informacja jest powyżej dwukrotności, zielona, wystarcza właścicielowi, żeby czuł się komfortowo. On nie powinien więcej widzieć, bo jeśli wynajmuję coś za 100 zł, a zarabiam 10 tysięcy, to jako właściciel sobie myślę, no pewnie podwyższę mu tam o parę stów, nie zauważy, nie? Więc to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej fair rozwiązanie także dla najemcy. Tak, zarobki sprawdzone. To jest no, drugi etap. Coś jeszcze? Tak, i trzeci etap, który dodaliśmy, bo zazwyczaj tego w Polsce nie robiono, także ze względów na duże problemy compliance'owe, bo tutaj trzeba też papierkową robotę trochę zrobić, odhaczyć odpowiednie zgody, jest troszeczkę z tym zamieszania, no to sprawdzenie w Biurze Informacji Kredytowej, w Biurze Informacji Gospodarczej, dwóch, będziemy dodawać kolejne bazy. No i to jest po prostu sprawdzenie, czy jest coś podejrzanego w tych bazach, tak najprościej mówiąc. No jeśli coś tam odkryjemy, no to wyświetlimy odpowiedni kolor, pokażemy, że ta weryfikacja była negatywna, no i tu już się zapala światełko dla właściciela. No i wynikiem całej weryfikacji jest informacja, czy ta weryfikacja była pozytywna, czy negatywna. Po feedbacku Darka będziemy możliwe, że trochę upiększać ten raport na górze, ale potem z taką informacją, która jest rozbita też granularnie. Jakby tożsamość musi być zawsze potwierdzona, ale teraz, wiesz, jeśli sfailowałeś zarobki, ale wszystko jest odpowiedniego w bazach, no to może... podpiszmy z, nie wiem, z rodzicem, bo na przykład był to testowany student. W sensie my pokazujemy, co zostało sprawdzone w bardzo transparentny sposób, akcje są teraz na właścicielu i co zazwyczaj właściciele robią, albo podpiszą z inną osobą, albo na przykład jeśli to jest sprawa taka, że sprawdzała się jedna osoba, a wynajmuje para, no i tych zarobków nie starczyło, to trzeba po prostu rozdzielić ten czynsz na dwie i wtedy sprawdzić ponownie, albo zapłata z góry za pewien okres. To różnie rozwiązuje. My nic na razie nie sugerujemy, ale takie standardy rynkowe pokazują, że zazwyczaj po prostu podpisujemy na inną osobę, na przykład rodzica, lub płacimy z góry. Okej. Okay. Ile trwa cały proces mniej więcej dla najemcy? Jeśli wybierzemy drogę otwartej bankowości tak zwanej, czyli logowanie się przez bankowość elektroniczną, potwierdzenie tych zarobków i innych danych przez bank, no to naprawdę to jest zazwyczaj 2-3 minuty. Jakby to naprawdę jest mega błyskawiczne i to testowaliśmy sporo ostatnio na całkiem sporej grupie ludzi. Jeśli chodzi o wybranie, najgorzej jak wybrany zostanie przelew weryfikacyjny, bo to bardzo różnie te przelewy idą, wiesz, to czasami może być na przykład nawet 1-2 dni robocze, więc to wtedy informujemy, jak potwierdzimy twoją tożsamość, zaloguj się ponownie, wykonaj kolejne kroki. Tak, ale chodzi mi ile najemca musi spędzić czasu na, wiesz, całym procesie. Wiesz co, najkrócej 3 minuty, dwie tak naprawdę minuty, najdłużej, jak szukasz jeszcze dowodu przy okazji i masz te dokumenty, no nie wiem, do 10, wiesz, no. Jakby to jest online. Jednym słowem, bardzo krótko. No, jest bardzo krótko. Krótki, fajnie poukładany proces. W sumie to oprócz BIK-u to jest to, co ludzie powinni robić zawsze, czyli sprawdzać tożsamość i prosić o jakieś zaświadczenie o zarobkach, a tu macie w formie łatwego, przyjemnego procesu, gdzie wysyłacie tylko linka do najemcy. Mega, naprawdę ja byłem mega, mega zadowolony z tego. Miło mi to słyszeć, bo chwilę się gimnastykowaliśmy, jak zrobić ten proces najprostszym z możliwych i go troszeczkę na dodatek ulepszyliśmy od tego momentu, kiedy testowałeś parę tygodni temu. Dodaliśmy te nowe funkcjonalności. Mamy teraz taką formę hybrydową, w sensie ten najemca ma tyle opcji, w sensie weryfikacji tym sposobem, tamtym, że naprawdę wydaje nam się, że może czuć się komfortowo, że nie ujawnia jakiś tam danych, z którymi by się nawet nie podzielił z własnym żoną, mężem, a jednocześnie my ujawniamy właścicielowi tylko takie dane,
które są binarne wręcz, wiecie, zielone, czerwone. Mhm. Wiemy, że na przykład właściciele w Polsce często na przykład zaczynają prosić o raport z BIK-u. I tu jest problem taki, że to najemca jest, to jest wymuszone jakby na najemcy, żeby on sobie ściągnął, zakupił ten raport z BIK-u i następnie z tym raportem nam chodzi po tych właścicielach. No, a szczególnie, że w raporcie z BIK-u masz kilka takich rzeczy, których nie wiem, czy bym chciał, żeby dokładnie wszyscy oglądali, bo tam są dokładnie wszystkie kredyty, które miałeś w przeszłości, wszystkie obecne zobowiązania, a tak naprawdę to wynajmującego ma interesować, czy masz tyle cash flow wolnego, żeby zapłacić mu za mieszkanie i tyle. Tak, znaczy dlatego no, ostatnio dosyć aktywnie byliśmy PR-owo i ciągle opowiadamy o tym jednym use case. Naprawdę skupiliśmy się na rozwiązaniu jednego problemu, to jest sprawdzanie najemcy w transparentny sposób. Mamy dużo pomysłów, wiesz, w którą stronę można rozwijać ten produkt, może sobie najemca budować swoją historię płatniczą dzięki otwartej bankowości. Wiecie, można to rozwiązywać na milion sposobów, ale nasz rynek jest według mnie w dosyć podstawowym stadium cywilizowania najmu. Myślę, że nawet bardzo z tyłu, tak, jeżeli chodzi o weryfikację jakąkolwiek. Powoli dochodzi do tego, że ludzie się w ogóle zaczynają pytać o to, czy pana w ogóle stać na to, czy pana, czy panią stać na to mieszkanie, bo do tej pory to wydaje mi się, że często było takie postrzeganie, że no nie mogę zapytać, bo to nie wypada, tak, albo coś tam, jak się już zgłosił do mnie, to w ogóle fajnie, że ten człowiek chce to wynająć, a już będę się pytał, jakby kto będzie za to płacił, no to będę go ścigał, jak coś się stanie źle. No złego, nie polega. Czasami najemcy nawet się, wiecie, też oburzają, no ale co pan interesuje, gdzie ja pracuję? No i trzeba tłumaczyć jakby całą historię. Opowiedz, bo fajnie, jak rozmawialiśmy przez telefon, podoba mi się, jak opowiadasz, jak to tłumaczysz, jakby i potem tak, zmieniając zdanie. Tak, jasne. Mogę opowiedzieć, jak to robię. No. Tylko szybko. Słuchajcie, to będzie krótka historia, jak Darek to robi. Po prostu mówię, że to nie lokal dla pana. O. Nie, wiecie co, no tłumaczę ludziom, że skoro... Wie pan, ja pana rozumiem, natomiast czy paniem, natomiast proszę mieć pod uwagę, że jeżeli pani idzie do Orange'a na przykład i chce wykupić sobie abonament i wziąć iPhone'a za 5000 zł. Proszę, to bez lokowania produktów, tak? Już dobrze, to telefon już jakiś... Już jest Simple Rand i to wystarczy. Tak, Apple nam nie płaci, droższej. Telekomunikacyjne firmy też nam nie płacą. Nikt nam nie płaci, ja też nie. Idzie pani do dużej firmy telekomunikacyjnej i chce pani kupić znany telefon amerykańskiego brandu tak, produkowanego w Chinach. Tak się mówi w radiu. Dobrze, no, ale pamiętaj, że tam jest zawsze radio. Design California. Design California. Masz rację, faktycznie. No, Design California. Siedzisz. No, to musi pani przedstawić zarobki. A tutaj pani chce ode mnie wynająć mieszkanie, które jest warte 200, 300, 400 tysięcy, więc ja bym chciał wiedzieć, gdzie pani pracuje, co pani robi. I większość osób mówi, aha, no dobra, no ma to sens rzeczywiście, no i tam zaczyna się jakaś dyskusja. Ale czasami są przypadki, mówią, że nie powiem. No, nie ma problemu, jakby rynek jest duży, myślę, że to mieszkanie nie jest dla pana i tyle, czy pani. I mam tak raz na 3 lata taką osobę. No i tyle. I zwykle jestem mega zadowolony, że ona nie podjęła, bo znalazł się ktoś fajny. I to samo pewnie myślę, że będzie z wami. To znaczy, ja myślę, że sam proces jest mega fajny i mega pomocny ludziom, tylko sama psychika będzie musiała się zmienić i wynajmujących, i najmujących. Bo ja myślę, że część wynajmujących będzie miała taki problem z wysłaniem tego linku. No kurde, czy tam ktoś kliknie nie jego. Zrezygnuje. Czy nie zrezygnuje. Kurde, no wydaje mi się tacy mili, fajni. I trzeba będzie jednak edukować ten rynek. No, bardzo mocno próbujemy w tym uczestniczyć. Wszędzie, gdzie tylko możemy, o tym opowiadamy i dlatego fajnie, że dzisiaj też o tym możemy opowiadać w waszym podcaście. Kwestia pewnie lat tak naprawdę, to nie kwestia miesięcy, ale czy to duże firmy zarządcze, czy to wy, jakby wydaje mi się, że ten rynek coraz bardziej rozumie potrzebę. Jak z tą digitalizacją, to troszeczkę mam wrażenie, że przeskakujemy, jakby to, wiecie, nie było w ogóle i teraz już robimy to w zdigitalizowany sposób. Jednak w Wielkiej Brytanii to jest taki proces, że oni zawsze to robili, ciągle, dlatego chcieliśmy zaczynać w Wielkiej Brytanii, bo tam wiele tych, jak to robią agenci czy zarządcy, to bardzo często
wszystkie te dokumenty latają mailami. Ja byłem oburzony, jak wiesz, tam prosili mnie o wszystko, żeby wysyłać mailami. Miałem taki, wiesz, long chain tych e-maili na 50, nie mogę ich znaleźć. I sobie pomyślałem, kurczę, no to powinno naprawdę trwać 5-10 minut, podłączę, zaplauduję, załatwiony, macie raport i o nic nie pytacie. Zresztą tam oni nawet przed viewingiem, oni się zawsze mnie zapytają, taka miękka weryfikacja, bez żadnych potwierdzeń. Słuchaj, czy wystarczająco zarabiasz? Powinieneś tyle zarabiać. Jak nie, będziesz musiał mieć gwarantora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni już nawet przed pokazaniem mówią, słuchaj, jakby nawet nie przychodź. Także... O, to jest niewiarygodne. Pamiętam, jak kupowaliśmy nieruchomość w Londynie, to agenci powiedzieli, nie przed oglądaniem, to aż tak radykalne to nie było, ale w momencie, kiedy chcieliśmy złożyć ofertę, to powiedzieli, że nie przedstawią tej oferty sprzedającym, zanim nie pokażemy, że mamy środki na koncie. Znaczy, że jesteśmy, może nie, że środki na koncie, ale że jesteśmy w stanie te środki pozyskać, tak, że mamy tam część tą własną i że ktoś potwierdzi, że jesteśmy w stanie wziąć kredyt. No, patrząc na was, ja też bym zastanawiał się, czy macie taki hajs po prostu. Stary, jak tam podjechaliśmy świeżutką kliówką z 2006, to co? Ale w pełni rozumiem, bo też jak jakieś takie przeprawy mieszkaniowe miałem, to przy pierwszym telefonie, telefonie przed viewingiem, często byłem polecany do brokera. A viewing, wytłumaczcie? Oglądanie mieszkania. Okej. O to mi chodzi. Sorry za anglicyzmy. Dużo... kilka ostatnich lat i przez to, szczególnie przy tym produkcie, który buduję także na inne rynki i z Brytyjczykiem, często gorzej mi się opowiada o tym produkcie po polsku. Spoko, Darek tu mieszka, ale cały czas, wiesz, ma problemy. Ja też mam problemy. Dobrze, dobra, to panie, taki, anyway, ile to kosztuje, panie? Czekaj, miał być dżingiel teraz, najważniejsza część. Ile to kosztuje? Czemu tak drogo? Obecnie kosztuje to 39 zł i dużo czasu spędziłem w Excelu, jeśli kupuje się pojedynczą weryfikację. Czyli chcemy sprawdzić jedną osobę, nie chcę kupować pakietu 5, 20 czy iluś tam. Obecnie są chyba na stronie dostępne tylko 1, 5, 20. I ten to płaci najemca czy wynajmujący? Wynajmujący. Właściciel. 39 ziko. Tak, 39 ziko. Aż mnie zabolało. To dobra kawa w centrum Warszawy. Bagietką. Bagietką. Jak dzisiaj zaparkowałem Witkacem, zapłaciłem tyle za parking. To bo tam nie zabroni. Do Witkaca to 39 zł za parking to jest najmniejszy problem. Nie, jakby mamy bardzo dobry feedback, jeśli chodzi o cenę, w sensie tak, wydaje mi się, że jest bardzo fair. I dlaczego taka? Bo raport z BIK-u kosztuje 39 zł. I bardzo dużo feedbacku, jak szukaliśmy odpowiedniej ceny, było, a porównywali tego do BIK-u, tak naprawdę. Chociaż wydaje mi się, że to jest nie do porównania, bo robimy dużo więcej. Jakby zupełnie, jakby story jest zupełnie inne tego. Jakby zupełnie inne value prop, ale zadecydowaliśmy 39 zł. A wiesz, jak to sprzedawać? Bo tak to wygląda w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy trafiłeś, ale robisz to w ten sposób, że jak się spotykasz z tymi potencjalnymi najemcami, oni mówią, o, bardzo ładne mieszkanie, to już byśmy chcieli wynająć coś tam, to mówisz, dobrze, to podpisujemy w takim razie taką umowę rezerwacyjną, tam, nie wiem, 300 zł, tak? Musicie przejść taką weryfikację, bla, 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 jak przejdziecie, przyjdziecie mi wszystkie dokumenty i tak dalej, to wtedy podpisuję umowę, jeżeli nie przejdziecie tej weryfikacji, to ja wam zwracam te pieniądze, ale odejmuję te 39 zł na weryfikację i już. Nie musisz, wiesz, nie musisz się bać o to, że... Już 39 zł ci żal. No po prostu... Słuchaj, no ja nie jem lunchy w Witkacu. No, mi żal na... Jak na kebaba zbieram. Jakby to jest jeden... W sensie to jest coś naprawdę, o czym mocno myślimy, żeby była możliwość zakupu tego przez dwie strony. I wydaje mi się, że to w pewnym momencie kliknie z drugiej strony. Ja uważam, że ten koszt powinien być na właścicielu. Tak, tak totalnie. To bardziej chroni interesy właściciela tak naprawdę. Ja tylko mówię, jak to działa w Wielkiej Brytanii. Tak, tak.
z czym ja się spotkałem, tak? Bo teraz wiem, że jak wynajmowaliśmy mieszkanie, to właśnie tak było, że wpłacali jakieś pieniądze na rezerwację i z tych pieniędzy było właśnie pokrywane ten... Tylko w Wielkiej Brytanii coraz bardziej rząd się wkurza na takie praktyki i coraz bardziej starają się ograniczyć je, bo dużo było takich rzeczy, jak na przykład kaucję kazano płacić za 3 miesiące, a teraz uregulowali to jest i x tygodni. Dobra, ale tam się wkurzają na wszystko, a my tu mamy Eldorado, człowieku, możemy robić co chcemy, wynajmujemy 7 pokoi w jednym mieszkaniu 40-metrowym. I bez okien. Bez certyfikacji przeciwpożarowej. Bez niczego, człowieku, nawet bez łazienki. No. To, może tak, słyszałem. No dobra, ale wracając, znaczy powiem ci tak, jak tak sobie myślę, to zwykle do mieszkania mam z 3 najemców, którzy są w miarę okej dla mnie, to w sumie jakbym wysłał im 3 linki, no to wychodzi mi 100. Okej. Okay. No więc jakby nawet w Łodzi... Słucham? Za 20. No dobrze, no jejku. Kupi 100, tańszy pakiet, 100, 120 Ziko. Wtedy. I ten. I... A w tych pakietach jest taniej? Tak, bo to obecnie jest 39 za jedną, 35 bodajże przy zakupie 5, 29 jak kupujesz 20 za jedną. Chcę kupię 20. Złożysz 7, no. O tyle to jest fajne, po pierwsze możecie się złożyć, tak, skakować ten system, ale po drugie... Nie, bo i tak ja zapłacę, tylko on będzie oddawał mi rok pieniędzy. No, ja obiecam, że oddam. Ale po drugie, te weryfikacje są ważne tam, te linki weryfikacyjne, które kupisz, są ważne rok. Czyli jakby, jeśli masz parę mieszkań, no to kup 20, bo i tak pewnie, jak nie w tym roku, wykorzystasz, wiesz, za 10 miesięcy i tyle. Znaczy, mogę być dłuższa, wiesz, ja mam tych mieszkań kilka i w sumie mam tak z 3 zmiany w ciągu roku. O, wow. Więc no, ja mam ludzi po 3 lata, po 2 lata w mieszkaniach. Rekordzistów mam 4 rok w mieszkaniu, więc to w sumie powiem ci, że jakbym miał kupić pakiet 20, to pewnie 2 lata pewnie by mi to zajęło, żeby to zejść z tego. No dla Darka pewnie tego nie zmienimy. No nie, ale pomyślcie o tym, żeby wydłużyć. Tak, masz rację. Darek właśnie kasuje tego nagranie. Darek niech zainwestuje po prostu w droższy pakiet 5. Darek zaraz wykupi połowę akcji z waszej firmy i się skończy. Zrobimy dla Darka specjalnie 10 weryfikacji na rok. Nie, coś aby ciągle patrzymy, jaki ten pricing będzie najlepszy. Wydaje mi się, 39 zł jest mega fair, tak, i taki feedback dostajemy. Jak najbardziej, szczególnie, że nie robisz tego dla każdego, który jest zainteresowany mieszkaniem, tylko to robisz to dopiero w momencie, kiedy już sam myślisz o tym, żeby tej osobie wynająć to mieszkanie. A ile jesteście na polskim rynku? My zlaunchowaliśmy mocno w połowie chyba lipca. Na serio? Dopiero? Tak. Się dłużej. Nie, to naprawdę jesteśmy świeżi na rynku. My zaczęliśmy to budować w zeszłym roku. Codziennie weryfikują ludzie, czy to na razie jest budowane? Jakieś cyfry możesz się podzielić już, czy jeszcze nie? Nie, wiesz co, nie będę się dzielił liczbami, bo jesteśmy w trakcie dużego wdrożenia. Dużo też osób, dużo jest takich weryfikacji teraz, które obserwujemy, które ewidentnie są takie w stylu, takie testowe. W stylu Darka. No i sprawdzę. Że właściciel sam siebie sprawdzi, bo będzie chciał używać. Czy sam sobie mogę wynająć. Tak, dokładnie. Czy to działa? I ja to rozumiem, no bo jednak jesteśmy totalnie nową marką na rynku. No wy dopiero usłyszeliście o nas teraz, no bo zlaunchowaliśmy publicznie w zeszłym miesiącu z tym wszystkim, no ale sam produkt był budowany już od zeszłego roku, bo to się wydaje, tam parę kliknięć, ale jest dużo zamieszania. Jasne. Żeby to spiąć. No, szczególnie, że robicie nie na tym cloudzie, co powinniście, ale to inna kwestia. To słyszałem, ale pogadamy po programie, co tam inny cloud może zaoferować. Zainwestowaliście, widziałem chyba w PR, bo powiedzieliście się i Samcika ostatnio i chyba w Pulsie Biznesu byliście też? Tak, byliśmy u Samcika, byliśmy w Pulsie Biznesu, byliśmy w Rzeczpospolitej w piątek, bardzo, bardzo fajny, duży wywiad. Fajnie, twarde dane, a nie piękne oczy, tak jest zatytułowane i tam moje zdjęcie, tak. Myślę, no wyjątkowo niefortunnie z tym moim zdjęciem, gdzie mówią, że nie piękne oczy. To już nasze słuchaczki ocenią na YouTubie. Możesz zobaczyć, popatrz tam, wiesz, zbliż oczy do kamery. O, piękne czy twarde dane. Nie, ale tak zupełnie serio, mieliśmy dużo fajnych PR-owych akcji, a wydaje mi się, że po pierwsze mamy innowacyjny produkt na rynku.
po drugie rozwiązujemy rzeczywisty problem na rynku. Często się zdarza ze startupami, że najpierw robią, potem wymyślamy, jaki problem rozwiązujemy. A po trzecie jest to taki temat trochę... Jest to temat trochę kontrowersyjny, bo jednak puls biznesu tam było chyba, będą spoglądać do portfeli, najem, coś takiego, teraz wiesz, twarde dane, niepiękne oczy. Jest to temat kontrowersyjny, bo jest to temat o zarobkach, tabu i tak dalej, więc to temat nośny PR-owo. No i mamy fajny team wewnętrznie PR-owo, współpracujemy, Jędrzej nas bardzo mocno promuje w tych mediach, który jest u nas w teamie. Jędrzej Kruszyński, Jędrzej, PR-owiec od nas, który finansuje z nami i nas bardzo fajnie promuje. I mamy także współpracujemy z Hanią Milewską-Wilk, która wiele lat spędziła w Mieszkaniczniku jak PR-owiec. Była u nas kiedyś, tak. O, super. I nas też bardzo mocno wspiera PR-owo, a przede wszystkim kontentowo, bo to jest tak, że jak nie wiem, jaka jest jakaś liczba mieszkań gdzieś w Polsce, tak, ona wie, dzwonię do Hani, Hania wie wszystko. Także kontentowo wszystko i PR-owo mówi, świetnie. Ale wczoraj czy dzisiaj? Bo przyszły trzy. Nie, jest. Mamy niesamowity team i to jest... I fajnie się pracuje w takim zespole. Dobrze, Piotrze, dziękujemy ci bardzo. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już rozumieją, na czym polega wasza usługa. Ja zrozumiałem w 100% i myślę, że następne mieszkanie, jak będę wynajmował, na pewno skorzystam. A jak ty zrozumiałeś, to myślę, że 95% ja zrozumiałem, to jest szansa, że nawet pierwszoklasista ze szkoły podstawowej jest w stanie to zrozumieć. Spytam się go. Zapytaj się go, czy zrozumiał? Wujka? Powiedz nam jeszcze tylko tak szybciutko, jak ktoś chce was znaleźć, to gdzie szukać najlepiej? Najlepiej simple.rent.bse lub sprawdźnajemce.pl. Sprawdźnajemce.pl, simple.bse. Linki na dole tego podcastu tam możecie znaleźć. Jakby ktoś chciał przetestować z naszych słuchaczy, to... Coś możesz dać nam? Pewnie, jakby na obecnie dodajemy tam jakiś tam promo code funkcję, ale na razie, dopóki to nie będzie wdrożone, nas hasło Corpo Landlord na pewno jakąś fajną zniżeczkę zaoferujemy. Dodamy pewnie jakieś informacje poniżej, więc na razie zgłaszajcie się mailowo po prostu na info@simple.rent i będziemy jakieś tam fajne pakieciki wam oferować. Dobra, Corpo Landlord wpiszcie w mailu. Tak. Będziemy wiedzieć, o co chodzi. I coś tam będzie, co dokładnie to się dowiecie pewnie w opisie tego podcastu, bo tutaj będą długie, kuluarowe rozmowy o tym, tak. Czy 40 czy 70% zniżki. Tak, dokładnie. O tym będziemy debatować. No dobrze, dziękujemy ci bardzo, Piotrze. Przechodzimy teraz do kolejnej części naszego podcastu, jaką jest jedna rzecz, którą rekomendujemy, czyli takie miejsce, w którym dzielimy się rzeczami, które ostatnio wpadły nam w ręce i na tyle nam się spodobały, że stwierdziliśmy, że powiemy o nich szerzej. Piotrze, czy przywodzi do nas coś ciekawego zza wielkiej wody? Zza wielkiej wody nie i nawet nie miałem tego w ręce, ale co rekomenduję, to takie moje ulubione i nieznane miejsce, gdzie zazwyczaj ląduję na wakacjach i może nie powinienem mówić, bo więcej osób przyjedzie, ale wyspa Vis w Chorwacji. Nikt o niej nie słyszał, bo wszyscy jeżdżą na jakieś inne, ale to jest miejsce... Słyszałem. Słyszałeś? Tak, mój kolega. Byłeś? Ma tam mieszkanie. O, patrz, kto mógł temu zabroni? No to jest wyspa, znaczy mówi się wyspa milionerów, tak? Też. Wiesz co, nie wiem, czy tak się mówi wyspa milionerów, to jest wyspa Tito. Chorwaci głównie myślą o Tito, bo okay. Tito przez pewien okres się tam ukrywał. Ta wyspa była niedostępna w ogóle dla turystów, bo tam były różne bazy wojskowe. Niesamowite miejsce na fajny chill. Zawsze tam jeżdżę z moją dziewczyną, więc naprawdę polecam każdemu. Nie w rękach, ale taka rekomendacja, która może się przydać. Mhm. Super. Takie są najfajniejsze chyba. Darek, coś przygotowali do nas dzisiaj?
Szuka, googluje. Nie, wiecie co, nie pamiętam, czy już o tym mówiłem, ale ostatnio właśnie znowu zaczytuję się w blogu, którym właściwie już teraz nawet nie blogu, tylko jakby całej stronie, którą prowadzi Samcik, czyli Subiektywnie o finansach, i generalnie polecam tam artykuły, wszystkie wszelakie, bo naprawdę jest dobry i ma bardzo dobry newsletter też, co w niedzielę wieczorem przychodzi z takim podsumowaniem ekonomiczno-społecznym tygodnia. Naprawdę ciekawe rzeczy. Ja polecam, bo zostaliśmy dobrze opisani, a zostaliśmy przetestowani przez pana Samcika i wydaje mi się, przynajmniej nie wszyscy przeczytają, wydaje mi się, że rekomendacja była w miarę pozytywna. Tak, on lubi takie nowe rzeczy, więc tak, tak. Darek potwierdza. Przeczytałeś? Przeczytałem. Okej, super. Ja natomiast mogę polecić dla osób, które mieszkają w Warszawie i mają problemy z kręgosłupem, bo ja ostatnio miałem trochę więcej niż zwykle, a zawsze miałem sporo, ortopedikę, czyli miejsce, w którym które odwiedzam ostatnio bardzo często, gdzie chodzę na fizjoterapię i rzeczywiście postawili mnie na nogi ostatnio po takim mocniejszym epizodzie, gdzie ledwo co wychodziłem z samochodu. Także dla tych, którym się roni łezka, jak wstają rano z łóżka, bo ich boli kręgosłup, to polecam serdecznie. Nie to, co tobie wpadło w ręce, tylko ty im wpadłeś ja w ręce. Ja im wpadłem w ręce, dokładnie. Ja im wpadłem w ręce i mogę polecić, że ich ręce stawiają na nogi. Super. To by było chyba na tyle. Czy mamy jakieś pytania od naszych słuchaczy dzisiaj? Nie spisałem. Ja próbuję szybko przelecieć myśli w głowie. Czy coś było takiego, co wpadło nam ostatnio? Oprócz tego, że ktoś się mnie pytał, jak może nam pomóc w Londynie z nieruchomościami, co ci wysyłałem, to chyba nie było jakiegoś konkretnego pytania. Czekamy na pytania w takim razie. Dokładnie tak. Piotrze, bardzo ci dziękujemy za udział w naszym podcaście. Było nam niezmiernie miło, że przyjechałeś do nas tak daleka. Mam nadzieję, że byłaś... Spod Katowic, tak? Spod Katowic. Dzisiaj spod Katowic. Czy ja jakoś zarejestrowałem ten, wiesz, Stratford w Londynie? No, niech będzie, spod Katowic. Ja jadę w środę do Stratford w Londynie i daj znać, jak się powie, mogę pomóc z nieruchomościami w Londynie. Dokładnie. Dziękujemy ci bardzo za udział. Mamy nadzieję, że twoje narzędzie będzie się coraz bardziej rozwijało i będzie miało coraz więcej najemców. Rzeczywiście widzimy w tym wartość, szczególnie, że weryfikacja najemców jest takim tematem, który gdzieś tam mocno promujemy, nie? Żeby to robić, bo jak dobrze się zweryfikuje najemcę na początku, to później można uniknąć wielu problemów później. Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym podcaście, że nas słuchaliście, i wszystkie informacje oczywiście możecie znaleźć na corpolandlord.pl. Słuchajcie nas co 2 tygodnie, lajkujcie nas na Instagramie, zadawajcie nam pytania, bo lubimy bardzo, jak do nas piszecie, i wtedy możemy je wykorzystywać i te podcasty są wtedy jeszcze dłuższe. Dzięki wam wszystkim, do usłyszenia wkrótce. Dzięki. Hej.